Na wspólne oglądanie zaprasza polska hurtownia budowlana Polhaus. Twoja mrówka w UK. Hej, dzień dobry. Ja tylko tutaj wrzucę kilka rzeczy. Sekunda, pięć. Dobra, niech leży. Czwartek. Lecimy z tym, słuchajcie. Jesteśmy ready. Czy jesteście ready na następny dzień? Zobaczymy, co dzisiaj się nam uda. Właśnie. Zobaczymy, co dzisiaj nam się uda zrobić, proszę Państwa. Mamy w planach dużo rzeczy. I odpalił elegancko. I baterię mam. I kabel też wziąłem, bo go wziąłem do domu. Jest. Jedna taka bateria gdzieś mi w samochodzie zniknęła, słuchajcie. Właśnie nie mogę jej znaleźć. Nie wiem, czy przypadek sprawił, że ktoś po prostu ją kiknął gdzieś. No musiał wszystko przegrzebać w tym samochodzie. Jeszcze raz zobaczyć, gdzie to jest. Może się gdzieś zapodziała pod siedzenie albo za siedzenie. Dobra, ważne, że mam chociaż dwie. Słuchajcie, czwartek. Dzisiaj plany takie, że przewracamy komin. Mieliśmy być przy tym kominie ogólnie, jest taka prawda, przynajmniej Karol, albo ja, albo coś, jakoś tak, ale przez te całe przygody z tym Travisem, opóźnienia, to nie zrobiliśmy za dużo wczoraj. Zamykamy drzwi, jak jeździmy samochodem. I Travis po prostu walił w kulki i to ostro, ale to na ostro po prostu. Przeprosili nas, no dobra, super. Ale to się po prostu ciągnęło i ciągnęło wczoraj. Jeszcze pojechałem do nich na yard, bo nie dali nam Joyce'ów. Jeszcze pojechałem na yard, to się okazało, że dwie deski zostały na yardzie w ogóle od tego deckingu. Musieliśmy je też zabrać. Takie, wiecie, początkujące deski, zaokrąglone. Pokażę wam je później. Także jesteście. Się porusyło. Także też musieliśmy je zabrać. Przy okazji śruby jakieś sobie tam kupiliśmy i tak dalej. To tam jest małe piwo. Belkę mamy ostatecznie obstawioną. Nie było to naprawdę łatwe zadanie. Uwierzcie mi, dla dwóch ludzi nie było to łatwe. Ta belka jest super po prostu ciężka. Podnieść ją tam samemu gdzieś z ciężarówki, można ją dźwignąć, nie? Już samemu na przykład podniesie ją do góry na wyciągnięcie rąk, no to już jest nie lada wyzwanie. Ja ogólnie lubię takie wyzwania, lubię wziąć to na siebie, ale niekoniecznie każdy, kto towarzyszy mi, może podołać. Karol jest silny, ale też jest troszkę niższy i automatycznie, wiecie, ta przeciwwaga gdzieś powstawała, że automatycznie on też brał jakby więcej niż powinien na swoją stronę. Więc kombinacja, drabina, jakiś akro. Wbiliśmy to do tej dziury. Ta dziura, nie chcieliśmy jej tam nie wiadomo jakiej zrobić. Nie chcieliśmy rozwalać tego muru za bardzo, więc zostawiliśmy sobie tam przestrzeń dosłownie centymetra po lewej, pół centymetra między górą a dołem chyba, czy tam centymetr też. I jak zaczęliśmy ją wsuwać, to się gdzieś tam zaklinowała, masakra. Chodziło tylko o 20 cm. Później cofnąć, to musieliśmy ją napieprzać takim dużym młotem przez kawałek Joyce'a, żeby się przesunęła z powrotem, wiecie, w dziurę naprzeciwko. Ostatecznie belka jest zamoczona tyle, ile cegła, tam ponad 11 cm. Jakoś tak wyszło, bo tyle tylko mieliśmy przestrzeni. Tam po prawej stronie już była belka sąsiada, więc dobiliśmy tak naprawdę do tej belki. A z tej strony tak samo, identycznie wyszło, około 11 cm. Więc dzisiaj zamurujemy tylko tą stronę i będzie być free. Tam w międzyczasie, jak ja się zajmę na przykład Joyce'ami, przemierzaniem, no to Karol tam po prostu wstawi te cegły. Także tyle w temacie, słuchajcie. Balkon mam nadzieję, że poleci. Na pewno powinien być balkon zrobiony. Może nie zrobimy wszystkiego tak do końca, ale postaramy się naprawdę zrobić dzisiaj prawie wszystko. Chłopacy, pojedziemy z rana do nich, tylko odwiedzić, zobaczyć, czy są, jak są, jak zwarci do pracy są, czy pamiętają dokładnie, co mają robić, jak mają robić, bo ja Jackowi przekazywałem na koniec,
żeby nie nosili tego gruzu, tylko pakowali go po prostu w tym pokoju tam w worki, abyśmy mogli w piątek, czyli jutro, szybko załadować skipa, bo jeżeli oni będą rozwalać, ładować i przenosić te worki do, wiecie, do pokoju obok, to bez sensu ten tracenie czasu tak naprawdę. Więc wolałbym, żeby się tylko i wyłącznie skupili na kuciu dzisiaj, nie? I pakowaniu worki, to jest dla nas najważniejsze. Tyle, słuchajcie. Także zobaczymy się za chwilę. Czwartek, czwartunio, czwarteczek. Dzień dobry wam wszystkim lub dobrego wieczoru. Ktoś do mnie pisze. Nie wiem, czy nie Karol. Szuka mnie może. Pisałem do niego. Kolega napisał z Polski. Zaraz zobaczymy, co chce. Także trzymajcie się. Miłego dnia wam wszystkim życzę i zobaczymy się za chwilę. Hej, cześć. Na szybkości z Karolem. Fuck, wszystko wysypało się. Ale jest numer. Fuck. Muszę to pozbierać. Dobra, zaraz to pozbieram. Karta jeszcze spadła, elegancko. Jaka stara karta. Wiecie, muszę zobaczyć tutaj w tym sklepie naszym z plastikami, z oknami, bo mają na promocji drzwi wejściowe. Może będą miały niebieskie, takie, wiecie, podobne do tych drzwi, które my mamy tam w Portsmouth. Zaraz wam pokażę. Leaflet miałem, ale gdzieś go zgubiłem. Sekunda, jestem. Słuchajcie, drzwi są podobne. Nie są takie same. Tam jest inny problem ogólnie, bo problem jest związany z tym, że 5 tygodni trzeba czekać na drzwi. Ty. Ja nie wiem, skin je sprowadzają. Muszę znaleźć innego jakiegoś manufacturer. Będę musiał zrobić kilka telefonów do Londynu, do kolegi, jednego, drugiego. Zapytać się, czy oni by mi nie pomogli z tymi drzwiami, bo aż niemożliwe dosłownie, żeby za drzwiami plastikowymi tyle czekać, nie? Nie wiem, czy oni tylko po prostu mają takie terminy, czy wszyscy mają teraz takie terminy. Będą jakieś jaja, więc im szybciej zamówię, tym lepiej, bo z tą ścianką możemy czekać prawie do końca, wiecie, tam. Ale też nie chciałbym do samego końca czekać z tą ścianką. Zobaczymy. Porozmawiam z klientem i zdecydujemy razem, co robimy. Czy nie montujemy przypadkiem białych drzwi, jakichś standardowych. Co nie? Let's go. Zobaczymy, co nasi boysi robią. Dojechaliśmy. Nie mówiłem im, że przyjeżdżam rano, a przyjechałem. A, jeszcze miałem wam pokazać, nie wiem, czy pamiętacie. Tam w oknie, naprzeciwko, w tym białym oknie u góry, Borys na was patrzy. Cześć, Borys! Dobra. Idziemy zobaczyć, co się dzieje. Gdzie są nasi boysiowie? Good morning. Good morning. Słuchajcie, dobra. Update tylko. Dam ci namiar tutaj, jak Wojtek mi da do tego, co tutaj robili dla nas, nie? Okna na zewnątrz. Ważny jest nami czas w tym momencie, nie? 5 tygodni to trochę za długo na czekanie na drzwi. Słuchajcie, dzisiaj w planach leci ten komin, no i komin po obu stronach. Pytałem się chłopaków, jakim cudem ta ścianka tam u góry ustała i sami mówili, że to jakiś paradoks jest ogólnie, że ona nie miała prawa w ogóle tam stać. Także chłopaki jakieś cuda tam wytwarzali. No ale udało im się, udało. Gratulacje dla budowniczych z Anglii. My dzisiaj rozwalamy komin, znaczy chłopacy pakują to w wory i worki gdzieś tutaj zostawimy, żeby ograniczyć im pracę, aby nie musieli tego nosić, wiecie, na początek pomieszczenia, bo samo przeniesienie, no to my sobie tu już poradzimy. Wszędzie brakiety poszły, już widzę, powiązali joysy na maksa, także wszystko się trzyma pięknie kupy, do tego żeśmy przepilotowali, tak jak pamiętacie, tymi timberlockami, także też mocno się to wszystko kupy trzyma. Porządna sprawa, słuchajcie, także ja ich zostawiam, a my lecimy z Karolem do Gosport i robimy dalej balkon. Let's go! Im ruszę spod samochodu, zobaczcie, jak tu jest pięknie. Może nie ma słoneczka, ale słoneczko to i do nas tu przyjdzie, mam nadzieję, dzisiaj. Jestem po rozmowie z kolegą, z Markiem z Londynu i powiem wam szczerze, dobrze mieć znajomych, ponieważ Marek ogarnie mi wszystko, i drzwi, i okna, i ja nie będę musiał czekać 5 tygodni, tylko coś między półtorej
tydzień, półtorej na okna i mówił, że ewentualnie na te drzwi tam poczekamy 3 tygodnie, ale to jest dalej 3 tygodnie, a nie 5 tygodni. Także ja zabieram maszynkę i lecę do Karola. Dam radę? Dam radę. W jednej ręce wszystko noszę, a w drugiej noszę was. Także słuchajcie, jakbyście szukali okien, to walcie bezpośrednio do Marka. Mogę wam podać zawsze na miarę. Naprawdę w porządku chłopak. Montuje okna od lat. Różne okna. Różne chaty już zaliczył z tymi oknami. Od sasz po plastiki. Słuchajcie, także warte polecenia. Ja znam go naprawdę wiele, wiele lat. I zawsze mogę na niego liczyć. Także dobra wiadomość. Lecimy. Lecimy z beleczką dalej. Trochę nam tu mży, nie podoba mi się to. Mam nadzieję, że nie pada tam w naszej krainie deszczów w Lipchuk, bo nie będę mógł zaprimerować tej ściany i moja wycieczka okaże się bezsensowna. Belkę mamy, jak pamiętacie, ona już została przemalowana raz. Teraz przemalujemy ją jeszcze drugi raz za sekundę. Karol wykuwa tam i robi miejsca pod joysty, bo joysty będą leżały tak naprawdę na poprzedniej zaprawie. A usztywnimy, dodając zaprawę górą, więc tą górną część każdego otworu Karol teraz właśnie wykuwa. On jest specjalistą od kucia, zobaczcie, jak on to lubi psuć. Ale proszę, ale ty jesteś super. Więc ja biorę się za malowanie tej belki nade mną. Dłuto to wielofunkcyjne. Tak. To jest dłuto, pamiętajcie, dłuto można użyć do wielu rzeczy. A na koniec można obstawić zamek. Welcome in England. O to mniej więcej chodzi na razie. I porozkładaliśmy sobie joysty. Posprawdzałem od razu tam przez łatę i przez poziomice, jak one się tam fajnie licują. Tam małe poprawki na Packersach wejdą, spoko. To nie jest problem. Zaraz wszystko będzie poukładane. Później te wymiary, które mam tam, przerzucę naprzód, pyk, 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 pyk i poprzykręcamy je. Jak poprzykręcamy, na razie ich nie przycinam, z tego względu, że muszę zaplanować sobie dokładnie ten decking i nie wiem do końca, jak to może wyjść, więc na razie sobie tego nie tnę. Zawsze możemy ostatnią tutaj zdjąć i przyciąć wszystkie równo, także to jest mały pikuś. Wolę je sobie zostawić, rozmierzę, sprawdzę, wtedy będę wiedział, co jest kanon. Tyle, słuchajcie, w temacie. Pogoda się poprawia. Przestało nam to mrzeć, to dobrze. Bo już się trochę martwiłem, że będziemy tak tutaj cały dzień w tym siedzieć. Kawę dostaliśmy, wypiliśmy. Nie wiem, która jest godzina, powiem wam szczerze. Ale wydaje mi się, że mamy dobry czas. Jest godzina 10, także za chwilę to przykręcamy i lecimy z tym. Mam nadzieję, że na koniec dnia nam się uda pokazać wam jakieś super efekty. Zgłosić kradzież. Ktoś skradł mi serce kilka lat temu i jeszcze nie oddał. To pozdrowienia dla mojej żony. Słuchajcie, my ten projekt zostawiamy dzisiaj tutaj, bo stwierdzam, że lepiej będzie, jak te belki nam trochę zastygną tam dookoła, bo mamy świeżą zaprawę przy ścianie, więc wolałbym uniknąć chodzenia po nich i ciągle ich wzruszania. Mamy to wszystko. Sorry, poprzykręcane, ogólnie przemalowałem to nawet, żeby to wszystko wyglądało ładnie i od góry i od dołu. Beleczka też poszła już trzeci raz malowana, także spoko. Sobie posprzątamy i tak naprawdę, szczerze, lepiej będzie jak Karol właśnie, poczekaj, przejdę, bo tu radio trąbi. Będzie lepiej jak Karol pomoże też chłopakom, bo zostawiliśmy ich trochę nie fair samych. I przewracają, wiecie, wczoraj ścianę, dzisiaj komin, no trochę lipa. Więc dzisiaj Karol im pomoże, ja w tym momencie skoczę do Lipchuk, tam na godzinę przemaluję te ściany tym primerem i tyle, w temacie. I jutro będziemy sobie tutaj działać z tym deckingiem dalej, ale też nie od rana, bo z rana mamy zebrę, będziemy musieli załadować te wory, więc dopiero przyjedziemy sobie później, będziemy tutaj dalej dłubać z tym deckingiem. Nie wiem, czy będziemy kończyć jutro ten decking, bo też miałem w planach jechać do Lipków i zaciągnąć te ściany tym tynkiem strukturalnym, więc tam z półtorej godziny potrzebujemy, może godzinę. No zobaczymy. Zobaczymy po prostu jutro. Ale na tą chwilę zostawiamy sobie joysty tak jak są. Obetniemy sobie jutro, jak ja już poplanuję tak naprawdę tą odległość.
zaczynamy zbierać graty, z powrotem musimy to wnieść. Lecimy do Tool Station po worki i zobaczymy się za chwilę u chłopaków. Let's go! Widzicie ten biały namiot tam przed wami? To jest takie centrum dowodzenia od kilku ładnych tygodni albo i miesięcy, gdzie przyjeżdżają zarażeni, co nie? I tam dokonują swoich badań i sprawdzają, czy są pozytyw, czy negatyw. Ja zawsze jestem pozytyw, ale tam naprawdę nie ma ruchu, słuchajcie, nie ma. Nie oszukuję was, my tu jesteśmy kilka dni, ja tu w ogóle przyjeżdżam dosyć regularnie, przejeżdżając nawet ten gościu, który tam stał, on tam stoi po prostu, on tam stoi, dobrą pracę ma. Ja myślę, że on się zapieprzy od tej roboty. Brama jest cały czas praktycznie zamknięta, tam nikt nie wjeżdża, nikt nie wyjeżdża. Przynajmniej ja nie widziałem. Także jeżeli chodzi o te testy, powiem wam szczerze, to tak słabo to trochę wygląda. Pukam, mówię ludziom, że zmykamy. Zobaczymy się, nie wiem, czy jutro, czy w następnym tygodniu, ustalę z nimi. To wam powiem, że potwierdziłem to z dziadkiem, tak, tam jest wirusowe centrum sprawdzania, czy jesteś chory, czy nie. I on mówi, że sam nie zauważył, żeby tam jakikolwiek ruch był. Wyobrażacie to sobie? On mieszka naprzeciwko, a znając dziadka, bardzo lubi podglądać ludzi i nas ciągle podgląda, stojąc jak anonim przy mnie i patrzy tam, co my tam robimy. Więc zapytałem, co to jest za biały namiot, co tam się dzieje? On mówi, a to jest ten centrum, gdzie można się sprawdzić, czy się jest zakażonym, czy nie. No, ale tam chyba za bardzo ludzi nie ma, co? Nie zauważyłem, żeby tam ktoś przychodził albo przyjeżdżał. Mówi, me either. Ochroniarz, tylko ochroniarz tam jest. Idziemy do Tool Station, albo ja sam pójdę. Znowu muszę ich... Homonto! Update, słuchajcie, przed chwilą rozmawiałem z moim kolegą odnośnie tych drzwi, bo dostałem telefon dosłownie minutę temu z firmy, która jest tutaj na miejscu i powiedzieli mi, jaka może być kwota tych drzwi i okazuje się, że tutaj będę miał jednak je taniej. Rozmawiałem z Markiem, że za same te drzwi będę też czekał tam trochę dłużej. Nie do końca on ma 100% pewności, że może na przykład nie zadzwonią i nie powiedzą, że mamy jakieś tam opóźnienie, tak jak ja w ogóle dostałem maila odnośnie zasłon, które kupiłem blinds'ów, takich żaluzji ala drewnianych do tego domu, w którym mieszkam, i dostałem maila też wczoraj, że nagle nie dostali materiału do fabryki, więc nie mogą mi tego zrobić na czas. Do 8 marca mam czekać, więc on też tak wspominał, że może być taka akcja. I dwa, że cena jest wcale nie jest taka zła, bo za te drzwi tutaj chcą ode mnie chyba 800 razem, wiecie, z całą tą ramą, z wysoką, z tą szybą dodatkową, z tymi szybkami dekoracyjnymi, i będę miał drzwi praktycznie takie same jak te obok. Także super. Ja idę po worki, zobaczymy się za chwilę. Dobra, ja jestem tutaj. Szybki wam wrzucam update, zostawiam Karola i lecę po... Co oni tam robią? Rozwalą szafki? Ty, przed chwilą zabraliśmy piecyk elektryczny z ulicy. Ty, strasznie dużo ludzi marnuje, wiecie, materiału. Zobaczcie, szafeczki, wszystko gościu łamie i wrzuca, zobaczcie. Tragedia. Szkoda mi naprawdę tego wszystkiego. Można było to komuś przecież dać. No nic. Wracając do tego piecyka, przed chwilą normalnie stało napisane free, wziąłem piecyk. Mamy tutaj już reklamowy, mamy dużo tego. Zobaczcie, tu powiem wam za chwilę historię tej dziury. Tutaj komin kiedyś był, już go nie ma. Pięknie, prawda? I ściana też była. Super. Także ściany nie ma, to wszystko się trzyma pięknie, powiązane tak jak widzicie blachami. Tu jeszcze przelecą za chwilę prawdopodobnie headlocki, tak? Timberlocki. Także można dowiercić teraz je, nie? Śruby są. To tak zrobimy. I zawiesimy później Joyce'a już na tym Joyce'ie, bo on się tutaj tak naprawdę jest zawieszony. Także będzie super. Wszystko w jednej kupie będzie się trzymało. Nic tu się nie będzie działo, prawda? Jeżeli chodzi o śmieci, trzeba posprzątać. Jeszcze trochę roboty. Karol, niestety zostajesz majster. A tutaj Łukasz zauważył safe. Tyle razy, słuchajcie, przechodziliśmy tym korytarzem w tą i z powrotem. Ja mówię, a co tu było? On mówi, tu był safe. Ja mówię, jakim cudem? I mówi, patrz. Tak to wyglądało. Niestety, był pusty. Ale następnym razem będzie pełny. Słuchajcie, takiego safe'u to jeszcze w życiu nie widziałem. Dosłownie był na flash.
ze ścianą tutaj. Tak mniej więcej. Pomalowany, nikt tego nie widział. Kurde, ludzie. Trzeba się rozglądać, bo może i u was w domu jest coś takiego. Może. I nie jakiś czas będzie, że ktoś znalazł złoto. Albo jakieś pieniądze, albo czek, albo coś, albo jakiś, wiecie, papier na własność jakiegoś gruntu. To nie dzieje się w filmach, tutaj też był taki sejf. Lecę, zobaczymy się za chwilę. Dobra, Marek nie odbiera, ale powiem wam, że jeszcze muszę tu okna zmierzyć. Tamte drzwi ustaliliśmy, że zamówię z tej firmy, która jest obok nas, no bo zaoszczędzę sporo pieniędzy. Jeżeli chodzi o okna pozostałe, Marek jest bardzo ten konkurencyjny i dwa, że sam mi je zamontuje, ja nie będę musiał się w ogóle z tym bawić, więc biorę wymiary i wysyłam do Mareckiego. Powrotem przetransportowałem się, słuchajcie. Klej powysychał pięknie. Tutaj gdzieś tak przy samym, wiecie, dole, tam delikatnie jakaś plamka jest mokra, ale to jest naprawdę nic. Cała reszta jest ogólnie sucha. Tutaj dzisiaj rano ktoś był podobno rynny, czyścił, nie wiem, czy ostatecznie był, czy nie było go, bo tak nie widzę, jakby te rynny były super poczyszczone, a szczególnie po naszym daszku nie widać, żeby ktoś tu w ogóle lał jakąś wodę. Więc co, ja oklejam, słuchajcie, okno, oklejam drzwi, maluję, oklejam face i spadam stąd. I przyjedziemy tutaj jutro skończyć tą całą robótkę, czyli zaciągniemy ten tynk, zamontujemy jakieś dwie lampki, zamontujemy jej tam półki, bo prosiła mnie, o których nie zapomniałem, po prostu nie śpieszy mi się dzisiaj, więc ja to przemaluję, zmykam, pukałem tutaj, szukałem jej, nie ma jej chyba w domu, nie wiem, może poszła gdzieś do konia, nie wiadomo, dowiemy się za chwilę. Let's go, muszę lecieć z tym malowaniem, bo Karol będzie później na mnie czekał. Let's go. Oczywiście, czym ja to będę w ogóle malował, żeby było wiadomo. CT16, grunt kwarcowy z Ceresita. I to jest ta sama firma, w której będziemy używać tynku później już strukturalnego. Także Karol wygłaskał ile mógł, także wygląda to nawet fajnie. Można by było to już prawie malować, ale jedziemy z tynkiem, także na pewno już wszystkie nierówności w ogóle znikną. Będzie super elegancko. Ja teraz biorę się za malowanie. Dziadek mi chwilę zagadał.
Słuchajcie, szybko na temat, bo się śpieszę po Karola. Miałem dojechać jeszcze tam do tego gościa, do Heisenmer, zobaczyć jakieś tam bazę i szopę, ale już jutro to zrobimy. Tutaj widzieliście na tej mapie, mam to, słuchajcie, pomalowane, zbielało, to super. Zupełnie inny domek teraz. Także jutro tu wpadamy i zaciągamy ten tynk. Tyle w temacie, słuchajcie. Posprzątamy coś tam, zamontujemy pani lampkę. Będzie wszystko. Także tak to wygląda. Ja tak po cichu gadam, bo oni z tyłu za mną stoją. Ale super. Także wszystko się zgadza, wszystko wyschło. Nie ma tu żadnych plam ogólnie. Jak przyszedłem wcześniej, też nic nie było. Także zobaczymy się za chwilę, słuchajcie, w Portsmouth. Lecę po Karola. Let's go. Ja wam powiem, dlaczego jestem taki zdechły ogólnie, nie? Ja zapomniałem, że dzisiaj nic nie jadłem. Normalnie odcięło mnie, wiecie, malowałem, mówię, Jezus Maria, co to za jakieś tworzywo jest, to nie jest normalna farba, to się strasznie powoli maluje ogólnie i mnie po prostu zmuliło i tak, po prostu wykończę się. Już bateria mi siadła, już ten timelapse się nie dokończył ogólnie, ale to już nieważne. Ona mnie tam co chwila próbowała coś zagadywać ogólnie. Nie miałem ochoty nawet z nią rozmawiać, powiem wam szczerze, jestem głodny. Jadę po tego Karola. Karol na mnie czeka, bo mamy jedne klucze, więc poprosiłem, aby Karol poczekał, bo też będę mógł wtedy was zupdate'ować pięknie i ładnie i siebie, robiąc sobie zdjęcia. W sumie to mógłbym je jutro zrobić, ale głównie też chodzi o film, żeby tą produktywność każdego dnia, wiecie, ile się da, pokazać. Także zabiorę Karola. Odwiozę Karola, jeszcze mam dzisiaj znowu wycenę, mam jakąś extension do wycenienia lub double extension, bo nie wiedzieli, co dokładnie chcą. W ogóle taki request miałem przez własną stronę, także też nie wiem do końca, co ci klienci tam ode mnie chcą. A ja, jeżeli ja pojadę w takim stanie, wiecie, po prostu nie wiem, kawa na mnie już nie działa. To ja nie będę wiedział, o czym oni mówią. Ja już byłem na takiej wycenie 2 tygodnie temu. Gościu do mnie gadał, a ja na końcu, ale to po co ci to? Po co ci ten rewilding? Ja w ogóle zadałem mu pytanie takie z dupy. Jadę po Karola, słuchajcie. Może coś gdzieś po drodze wciągnę. I tyle. Ale nauczka dla mnie. I ogólnie dla was. Jedźcie o ten regularnie, bo później może was odciąć tak jak mnie. Kurde. Lecimy, spotkamy się za chwilę u Karola. Cześć. Jestem. Co jest grane? Ekran z przodu nie działa. Sekunda. Coś się zrobiło. Słuchajcie, nie widzę na tym ekranie z przodu niczego. Nie wiem. Jakieś jaja. Wchodzę do środka, słuchajcie. Oby ta kamerka działała. Jest tam Karol, się schował. Miałem światła wyłączyć, a się skupiłem. Wyłączyłem. Siema. Siema. Kamerka mi nie pokazuje tutaj z przodu na ekranie. Coś się... Boże jedyny. A to wejdzie do skipa? To jest na pewno jeszcze zostanie. Kurde. Zobaczcie, ile tego jest, nie? To jest szok. Wszystko to musimy załadować do skipa. Tu, Jezus Maria, ale komina nie ma, posprzątane. Karol, zrywamy się, ale poszło. Dziura tylko została. Elegancko, te posadzki trochę różne wysokości mają, widzę. No ale tak było, tak trochę, nie? Tam tenant wrócił, nie wiesz? On już łaził. To musi bardzo uważać, nie? Żeby się tam nie wpieprzyć. No. Nie, masz pójdę oddzielnie, nie wiem, czy ten... Zostawmy je na razie, pójdę do skipa później. Drewno też został, ten bo może ktoś ma też, no nie? Zrobimy tutaj ten, ognisko na koniec. Nie wiem, może na okna, czy na coś. Zobaczcie, tu jest ogródek z boku. Kto tu zauważy w ogóle, że my ognisko robimy? Ja nie wiem. Ktoś coś gotuje. No chyba pachnie rosołkiem. Słuchajcie, my kończymy już dzisiaj. Także żegnam się z wami. Nie wiem, co się stało z tą kamerką z przodu. Ekran w ogóle nie pokazuje nic. Będę musiał chyba ją wysłać na gwarancję. Ale masakra, nie wiem. Zrestartuję. Jakby świeci się ten ekran, ale nie działa. Z jakiegoś powodu. Nie wiem, co mu się stało. Tak to jest, widzicie, ze sprzętami.
A nie spadła mi ta kamerka jeszcze. GoPro 6 była mocniejsza. Ta się może przegrzała. Także żegnam się z wami. Słuchajcie, dzięki za wszystko. Ja lecę do domu, jeszcze po drodze wycana. I tyle w temacie, także dzisiaj ciężka praca wykonana, powiem wam szczerze. Jeden z cięższych chyba, jeden z cięższych etapów w tym całym projekcie. Szczerze. Prawda? Komin. Ściana. Jeszcze widzicie sami. Ile gruzu zabierają na kontynent? Tam jest tylko 6 yardów. Ja nie wiem, ile to się wsypie. Dotąd? Pewnie drugiego skipa trzeba będzie zamówić. Dobra. Trzeba to trzeba. Zobaczymy po prostu, ile jutro, nie? Będzie. Tak? Dobra. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia jutro. Miłego wieczoru wam życzę. Hej. Pa. Hej. Co się dzieje? Teraz znowu siebie widzę tutaj. Ja nie wiem. Muszę obserwować tą kamerkę. Czy ona na pewno działa tak jak trzeba? Ej, zajedziemy jeszcze do naszego ulubionego polskiego sklepu, bo jestem tak głodny, że jak ja pojadę na tą wycenę, to ja nie wiem, nie będę wiedział, o czym oni do mnie mówią. Wiesz, kiełbasę? Tak, wezmę kiełbasę i jakąś bułkę, o właśnie. I tak zrobię, słuchajcie. Trzeba coś zjeść ogólnie. Należy mi się. Ale chłopakom się bardziej należy dzisiaj jedzenie. To, wiecie, to jest ciężka praca. To naprawdę jest ciężka praca. To przewrócenie takiego komina to nie jest nic lekkiego i przyjemnego tak naprawdę. Jeszcze jutro wyniesiemy część tych gratów. Mi się daje, że szybko trzeba będzie zamówić drugiego skipa i w poniedziałek dopiero go przywiozą najprawdopodobniej. I tyle. Już niedługo weekend. A może w weekend zrobimy live'a? Co wy na to? Dobrego wieczoru wam wszystkim życzę. Na razie. Hej.